prawa autorskie i dlaczego ważna jest ich ochrona? Jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania tych praw przez innych? Na te i jeszcze kilka innych pytań związanych z prawami autorskimi spróbujemy Wam dzisiaj odpowiedzieć. Witajcie zatem. Zapraszamy na kolejny podcast z serii Z prawem. No jak? Z prawem na ty oczywiście, Aniu. Witają Was Zosia, Ania i Ola, uczennice Szkoły Podstawowej nr 6 w Sanoku. Ania, zacznijmy więc od podstawowego pytania. Co to są prawa autorskie? Zosiu, prawa autorskie to najkrócej mówiąc ogół praw przysługujących twórcy danego utworu, w tym prawo do decydowania o sposobie korzystania z utworu i na przykład czerpania z niego korzyści. Pamiętajcie, że każdy wytwór aktywności twórczej, niezależnie od jego wartości artystycznej, jest utworem, a wszystkie utwory są chronione prawem autorskim. W Polsce jest nawet specjalna ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ustawie tej znajdziemy też konkretną definicję utworu. Mówi ona, że utwór to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze występujący w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, czyli na przykład utwory literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe, a także plastyczne, fotograficzne, wzornictwa przemysłowego, dzieła architektów, no i oczywiście muzyka i filmy. A moje ostatnie wypracowanie z polskiego właściwie nie zrobiło wielkiego wrażenia na naszej polonistce, ale... No pewnie, Zosiu. Twoje zadanie także chroni prawo autorskie. Wszystko, co robisz, należy do ciebie. No i jeszcze jedno. Warto wiedzieć, że prawa autorskie dzielą się na dwie kategorie. Prawa osobiste i prawa majątkowe. Prawo osobiste to na przykład prawo do rozpoznania autorstwa. To znaczy, że każdy utwór, z którego korzystamy, musi być poprawnie oznaczony imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora. Prawa osobiste to też prawo do integralności utworu, które oznacza, że nie wolno zmieniać treści utworu, oraz prawo do pierwszego rozpowszechnienia utworu. Rozpowszechnienie utworu polega na udostępnieniu utworu w internecie, przekazaniu rękopisu wydawnictwu lub wykonaniu utworu. Czyli Ola jako pierwsza nie może udostępnić mojego wypracowania w sieci. Dokładnie tak. No i jeszcze nie może zmieniać w żadnym stopniu jego treści. Prawa osobiste nigdy nie wygasają i są niezbywalne. Niezbywalne? A to pamiętam z lekcji WOS-u. Oznacza, że takiego prawa nie można zaniechać i jest ono nierozerwalnie związane z kimś. Prawa autorskie mają jeszcze jedną kategorię. Prawa majątkowe. Autor ma prawo decydować o tym, kto i jak będzie wykorzystywał jego utwór. Prawa te autor może przenieść na inną osobę w ramach umowy lub spadku. W Polsce prawa majątkowe wygasają po 70 latach od śmierci autora. Ogół utworów, do których prawa majątkowe wygasły, nazywamy domeną publiczną. Z utworów w domenie publicznej każdy może korzystać bez ograniczeń. Prawa autorskie zawiera zapisy pozwalające na korzystanie z utworów na różne sposoby, bez konieczności uzyskiwania zgody uprawnionych osób. Nazywa się to dozwolonym użytkiem. Dozwolony użytek? A co to takiego? Są to legalne sposoby wykorzystania utworów w sposób, który nie wymaga zgody twórcy. Dozwolony użytek dzieli się na użytek osobisty i użytek publiczny. Na przykład dozwolony użytek osobisty to na przykład pobranie pliku z muzyką ze strony www, czy pożyczenie książki znajomemu, lub nawet wykonanie kopii płyty CD do samochodu lub odtwarzacza MP3. A odtwarzanie muzyki na prywatnej imprezie? Oczywiście też, ale nie jest natomiast dozwolonym użytkiem umieszczenie na swoim blogu na przykład muzyki pobranej z internetu, czy zgranej z zakupionej wcześniej płyty. Możesz też cytować na przykład utwór literacki w całości lub fragmentach. Czyli z internetu mogę pobrać tekst, jaki chcę i go wykorzystać w swoim na przykład wypracowaniu. Tak, ale jeśli na przykład użyjesz jakiś tekst znaleziony w internecie i umieścisz go w swoim wypracowaniu, to jest on cytatem. Musisz go we właściwy sposób oznaczyć i koniecznie podać jego autora. Tak samo jest z fotografiami czy rysunkami. Gdy przygotowujesz na przykład prezentację na lekcję i wykorzystujesz zdjęcia znalezione w internecie, to koniecznie musisz podać ich autora, a przynajmniej nazwę strony, z której korzystasz. Zosiu, albo jeszcze inny przykład.
Gdy kupujesz książkę, stajesz się jej właścicielem. To jest konkretnie pewnej ilości papieru. Nie stajesz się jednak właścicielem treści książki. Wyłączne prawo do treści posiada ktoś inny. Wszystko to, co chcemy zrobić z książką, jako przedmiotem, objęte jest dozwolonym użytkiem. Możemy ją oczywiście przeczytać, pożyczyć komuś innemu, odsprzedać i nie daj Boże zniszczyć. Nie możemy natomiast treści książki zeskanować i udostępnić w internecie. No teraz Cię zaskoczę, a jak to jest z książkami tak zwanymi e-bookami? Pojawienie się książek elektronicznych trochę sprawę skomplikowało. Jak to w życiu? Ale problem rozwiązano tak, że ustalono, iż standardowa licencja pozwala na używanie kopii książki na maksymalnie 6 urządzeniach. Olu, już teraz rozumiem pojęcie i zakres praw autorskich, ale mam jeszcze jedno pytanie. Wiele kontrowersji budzi na przykład ściąganie z internetu filmów czy muzyki. Jak to z tym jest? Co jest, a co nie jest dozwolone? Samo ściąganie filmów z internetu nie jest nielegalne i nie grozi za to odpowiedzialność karna. Zgodnie z prawem, takie działanie można uznać za dozwolony użytek osobisty. Artykuł 23 ustawy o prawie autorskim mówi, że wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu. Tak więc ściąganie plików muzycznych z internetu na własny użytek nie łamie prawa. A jak nagram utwór albo nawet kilka na pendrive i dam Ani? Wgranie kilku utworów z sieci i nagranie ich na płytę czy pendrive'a stanowi użytek rozrywkowy. Płytę taką możemy nawet podarować komuś innemu. Zakres własnego użytku obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w relacjach osobistych czy wynikających z pokrewieństwa. Ale pamiętaj, Zosiu, że jeżeli ściągnie to muzykę czy filmy udostępniane innym użytkownikom internetu, na przykład na swoim blogu, profilu, jest już działaniem całkowicie bezprawnym. Osobom udostępniającym utwory chronione prawem autorskim grozi zarówno odpowiedzialność karna, jak i cywilna. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, osobie rozpowszechniającej utwory chronione prawem autorskim grozi przede wszystkim kara finansowa. Kto bez uprawnienia rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowanej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Co więcej, jeżeli udostępniliśmy w sieci pliki w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlegamy karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli z takiego udostępniania zrobiliśmy sobie źródło dochodu, podlegamy karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do aż lat 5. Aniu, czy to oznacza, że mój kolega, który wykorzystał fotografie i mapy znalezione w internecie na swoim blogu, może zostać ukarany? No niestety tak. Musimy bowiem pamiętać, że każdy utwór w sieci chroni prawo autorskie. Dura lex sed lex. Twarde prawo, ale prawo. O rany, znowu te rzymskie paremie. No cóż, Zosiu, kolejny raz okazują się ponadczasowe. Prawa autorskie to temat trudny i złożony. Wielu ludzi nie wie bądź nie rozumie jego zakresu. Jedna rzecz jest jednak najważniejsza. Musimy wszyscy szanować własność intelektualną innych. Za pracę każdemu należy się wynagrodzenie. Także twórcom kultury, autorom zdjęć, utworów literackich, muzyki czy filmów. Musimy także szanować ich prawa autorskie. No i oczywiście prawa Zosi, autorki wypracowania z języka polskiego. Dziękuję Wam, dziewczyny, za ciekawe spotkanie. Mówiły dla Was Zosia, Ola i Ania.